Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejny wykład. On będzie poświęcony pozajądrowej budowie atomu. W poprzednim wykładzie mówiliśmy, jak zbudowany jest atom pierwiastka, jakie są podstawowe pojęcia. Natomiast dziś bardzo istotny temat. Od budowy powłok elektronowych, orbitali elektronowych zależą właściwości pierwiastków chemicznych. Dlatego to trzeba dobrze zrozumieć i dobrze wyćwiczyć. I teraz przechodzę do takiego krótkiego przypomnienia. Mianowicie masa elektronu jest równa masie protonu przez 1837. Natomiast ładunek elektronu, moduł z ładunku elektronu, wartość bezwzględna, jest równa ładunkowi protonu. Jest to oczywiście ładunek elementarny. Wiemy, że elektron porusza się, czy elektrony poruszają się wokół jądra atomowego z olbrzymią szybkością. Obliczono, że w czasie 10 do minus 6 sekundy elektron wykonuje jakieś 6 razy 10 do 9, czyli 6 miliardów okrążeń jądra. Na wykładzie takim już akademickim będziemy mówili o dualizmie korpuskularno-falowym, czyli podwójnej naturze elektronu. Jeżeli tu będzie maleńkie jądro atomowe, a tutaj jest gdzieś tam chmura elektronowa, elektrony poruszające się z tą wielką szybkością, to taki elektron po pierwsze jest obdarzony bardzo małą masę, ale jednak tą masę posiada, a po drugie bardzo szybki ruch cząstki obdarzonej ładunkiem możemy rozpatrywać jako falę, czyli stąd podwójna natura elektronu korpuskularno-falowa. Ale to są ustalenia już na pewno XX wieku. Natomiast tak historycznie, bardzo krótko, chciałbym podkreślić o dwóch odkrywcach. Pierwszy to będzie Mendelejew. I Dmitrij Mendelejew w 1869 roku zaproponował ustawienie pierwiastków w tablicę okresową, w układ okresowy pierwiastków. Chciałbym podkreślić, że w tym właśnie roku nie było wiedzy o tym, jak zbudowany jest atom, że jest jądro atomowe, że jest chmura elektronowa i tak dalej. Drugie wielkie nazwisko to jest Bohr. Bohr w 1913 roku, to już wiedza o atomach była nieco głębsza, badając widma atomowe, zaproponował koncepcję taką, że elektrony w atomie są położone na kolejnych powłokach elektronowych. Czyli jeżeli weźmiemy jądro atomowe, to elektrony umieszczone są na powłokach elektronowych, które symbole, prawda, tutaj 2 elektrony, tu 8 i tak dalej. Bohr założył, że przejście elektronu z powłoki podstawowej na wyższy stan energetyczny jest związane z koniecznością dostarczenia kwantu energii, który wyrazimy jako hani. H to jest stała Plancka, ni to jest częstotliwość. Natomiast w momencie, jeżeli elektron wraca do stanu podstawowego, to wtedy jest wydzielana energia. Natomiast w trakcie ruchu wokół jądra elektron ma stabilną energię, nie pobiera ani nie emituje energii. I okazało się, że ta koncepcja Nilsa Bohra
że powłoki są kuliste i tak dalej, nie jest do końca prawdziwa, ale o tym za chwileczkę. I można powiedzieć, że Mendelejew, znając właściwości, charakterystykę około 60 znanych wtedy pierwiastków, ułożył te pierwiastki w pewien bardzo logiczny sposób. Mianowicie zaproponował, że okresy to będą poziome i w okresach ustawił pierwiastki według rosnącego ciężaru atomowego. Dziś byśmy powiedzieli masy atomowej, a w zasadzie według liczby porządkowej, czyli liczby protonów w jądrze atomowym. Czyli w ten sposób i tutaj rośnie liczba atomowa. Grupy będą pionowe i w grupach mamy do czynienia z pierwiastkami o podobnych właściwościach fizycznych, a przede wszystkim chemicznych. Czyli grupy mamy pionowe. I teraz, jeżeli byśmy popatrzyli na układ okresowy Mendelejewa, ale już uwspółcześniony, taki, no można powiedzieć, z wieku XX, to zauważymy, że mamy tam okresy i okresów jest 7 i te okresy, pierwszy okres to zawiera 2 pierwiastki, to będzie wodór i hel. Okres drugi zawiera 8 pierwiastków, okres trzeci 8 pierwiastków i te 3 pierwsze okresy nazywamy okresami małymi. Okres czwarty 18, piąty 18, szósty 32 i to są okresy duże. Zaraz pokażę to na układzie okresowym. Okres siódmy zawiera pozostałe pierwiastki chemiczne i mówimy, że ten okres jest to okres niedokończony. Ważna informacja, o której oczywiście Mendelejew nie wiedział, to jest to, że numer okresu, w którym leży dany pierwiastek, jest równy liczbie powłok elektronowych. Chciałbym prosić, abyście Państwo zapamiętali, podkreślimy tę informację na czerwono z 3 wykrzyknikami. No, jak mówimy o powłokach elektronowych, to już jest wiedza, którą rozwijał Niels Bohr i możemy powiedzieć, że te powłoki elektronowe będą to zespoły elektronów o podobnej odległości od jądra atomowego, a więc o podobnej energii. I powłoki elektronowe oznaczymy literkami K, L, M, N, O, P i ostatnia to Q. Jest 7 powłok elektronowych i możemy powiedzieć, że numer powłoki oznaczamy literką N, to będzie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta, siódma. To N jest to główna liczba kwantowa. Główna liczba kwantowa elektronów danej powłoki. Czyli najprościej ujmując, główna liczba kwantowa określa przynależność do określonej powłoki, a nieco szerzej energię elektronu. I teraz dla tych pierwszych 4 powłok elektronowych mamy taki wzór, że maksimum elektronów będzie się równało 2n do kwadratu. To jest maksymalna liczba elektronów na powłoce, a więc K2, L8, M18, N32. Jak znamy ten wzór, to bez problemów nie musimy tego nawet za bardzo pamiętać. I numer okresu jest równy liczbie powłok
elektronowych. Mogę, że tutaj jeszcze napiszę E. Teraz, jeżeli byśmy przeszli do grupy mogą być główne oraz grupy poboczne. I grup głównych jest 8, grup pobocznych jest 10. Za chwileczkę Państwu przypomnę, że pierwiastki grup głównych to są pierwiastki bloku S, to są 2 i P6, czyli to są pierwiastki, w których atomy będą zabudowywały podpowłoki, o których za chwilę S i P. Natomiast dla grup pobocznych jest to D10. I teraz to, co ja myślę, że czasami warto niektóre rzeczy zapamiętać. W tym temacie zapamiętamy w zasadzie jedną wielkość. Otóż pierwiastki o liczbach atomowych od 1 do 20 to są pierwiastki grup głównych. Zapamiętajmy tą 20. 20 pierwiastek w układzie okresowym jest to wapń. Następne 10 pierwiastków, 21 do 30, to są pierwiastki grup pobocznych. Następnie 31 do 38 grupy główne, 8 pierwiastków. 39 do 48 grupy poboczne, to jest 10. 49 do 56 grupy główne, od 57 już lantanowce i to już na poziomie takim bardziej rozszerzonym chemii. Tak więc możemy zapamiętać taki ciąg liczb. Właściwie jak raz się zrozumie, to już później właśnie to samo jest oczywiste. 20, 10, 8, 10, 8 i lantanowce. Zobaczcie Państwo, że pierwsze 20 pierwiastków to na pewno będą grupy główne do wapnia. Później 10 pobocznych, 8 głównych, 10 pobocznych, 8 głównych. I można powiedzieć, że to absolutnie wystarczy, żeby dobrze się poruszać w tym temacie. I tak, wiemy coś już o okresach, powłokach i grupach głównych. I teraz bardzo ważne zagadnienie. Mianowicie, jeżeli ja wezmę Z równa się 13, co to oznacza? To jest 13 pierwiastek glin, ma 13 protonów w jądrze atomowym i ma 13 elektronów wokół jądra atomowego. Chciałbym określić, ile to będzie powłok elektronowych miał ten pierwiastek i czy będzie to pierwiastek grupy głównej czy grupy pobocznej. Otóż, no jeżeli weźmiemy okres, a więc liczbę powłok, to pierwszy 2, 8, 8, 18. Widzimy, że w pierwszych dwóch okresach leży 10 pierwiastków, w pierwszych trzech 18, 13 jest pomiędzy 11 a 18, a więc trzeci okres, a więc trzy powłoki elektronowe. I jeśli chodzi o grupy, to ważne, to jest do 20, a więc grupa główna. Możemy więc w ciągu kilkudziesięciu sekund, znając liczbę atomową danego pierwiastka, powiedzieć, w którym okresie ten pierwiastek leży i czy to jest pierwiastek grupy głównej czy pobocznej. Oczywiście warto jest skorzystać również z układu okresowego, ale jeszcze może jeden przykład, trochę bardziej skomplikowany. Jeżeli na przykład Z będzie się równało 25, to jest pierwiastek 25 mangan, no ale tego Państwo nie musicie pamiętać oczywiście,
to powiemy, że jeżeli chodzi o okresy, to 2, 8, 8, 18, 18. I teraz tak, w pierwszych trzech okresach jest 18 pierwiastków, a w pierwszych czterech okresach jest pierwiastków 36. Liczba 25 leży w tym zakresie, a więc będzie to czwarty okres. 4 powłoki elektronowe KLMN. I jeśli chodzi o grupy, czy to będzie grupa główna czy poboczna, to powiemy, że 20, 10, 8, 10, ten ciąg to znacie. Widzimy, że leży 25 w tej dziesiątce, a więc jest to grupa poboczna. To samo oczywiście możemy, jeśli znamy, mamy układ okresowy, odczytać w układzie okresowym. Ja tutaj zaproponuję właśnie to, tak, zobaczcie Państwo. Czyli mamy układ okresowy, to są okresy kolejne. Trzy pierwsze okresy to są małe, później od okresu czwartego to są okresy duże. No, proszę dobrze się przyjrzeć układowi okresowemu. Pionowo mamy grupy. Te dwa pierwsze kolumny, dwie pierwsze kolumny i te sześć kolumn to są grupy główne. To jest blok S, ten obszar to będzie blok P. Po środku w tym układzie okresowym mamy pierwiastki grup pobocznych, blok D, natomiast wyniesione są lantanowce i aktynowce. Każdy układ okresowy jest trochę inny. W tym układzie okresowym mamy liczbę atomową, mamy masę atomową, nazwę pierwiastka i tak dalej. Jak już jesteśmy przy układzie okresowym, zwróciłbym uwagę na kilka ważnych zagadnień. Mianowicie po tej stronie prawej mamy na żółto zaznaczone kratki z nazwami, symbolami pierwiastków. To są gazy szlachetne, nazwane od pierwszego helu helowcami i one mają bardzo stabilny stan elektronowy. Są bardzo mało aktywne, niektóre praktycznie nieaktywne i ich stan elektronowy, dublet dla helu, oktet dla pozostałych, będzie wzorcem trwałej struktury elektronowej dla drobin, dla kationów, anionów czy atomów. Jeszcze uwaga taka, tu na niebiesko zaznaczone mamy niemetale. Na zielono są zaznaczone metale, natomiast kolorem tym takim czerwonym, różowym zaznaczone są półmetale, to jest oczywiście w legendzie tego układu okresowego. I teraz już jak to omówiliśmy sobie, to możemy powiedzieć kilka słów o bardzo ważnym zagadnieniu, o helowcach. Helowce. Drugi hel. Ósmy plus 8, czyli 10 neon. Plus 8, 18 argon. I plus 18, 36 krypton. Ja bym gazy szlachetne na waszym miejscu zapamiętał. I jeżeli chodzi o powłoki elektronowe, to będzie K2. Tu będzie K2 L8. Tu będzie K2 L8 M8. I tu będzie K2 L8 M18. N8. Proszę Państwa, te trwałe stany, czyli dublet dla helu oraz 8 elektronów nazwane oktetem elektronowym, to są stabilne stany elektronowe. Do tych stanów będą dążyły inne atomy. Jak zostanie uzyskany taki stan elektronowy przez oddanie lub przyjęcie elektronów od innego atomu, to wtedy taka drobina
taki jon będzie, czy taki atom będzie stabilny. Tu trzy wykrzykniki, to jest bardzo istotny temat. Teraz możemy już, jak to mamy, to rozpisać jakieś tam atomy. Przykładowo szósty węgiel. 6C oznacza, że węgiel ma 6 elektronów, jest pierwiastkiem, jak łatwo wyznaczyć, drugiego okresu i grupy głównej. Drugi okres, czyli KL, tu są 2 elektrony, a tutaj 4 elektrony. I teraz to jest budowa elektronowa, pozajądrowa budowa atomu. I co z tego widzimy? No widzimy, że dwie powłoki to będzie drugi okres. Jest to pierwiastek drugiego okresu. I widzimy, że mamy na ostatniej powłoce, na drugiej powłoce, 4 elektrony. To są 4 elektrony walencyjne, czyli ujmując numery grup tradycyjnie będzie to grupa 4A, bądź, będę to omawiał, grupa 14. Jest to grupa główna układu okresowego. I teraz bardzo ważne zagadnienie, mianowicie ten atom węgla no, jest oczywiście, nie ma 8 elektronów ani 2. Możemy powiedzieć, że albo mogą być oddawane te 4 elektrony, czyli wtedy węgiel będzie miał konfigurację K2, bądź też węgiel przyjmie 4 elektrony, wtedy konfiguracja K2L8. Jest to oczywiście duże uproszczenie, ale tak jak zastrzegałem się na pierwszych wykładach, przy podstawach chemii warto niektóre rzeczy uprościć. I teraz powiemy, że ten węgiel będzie na 4 stopniu utlenienia. On oddał 4 elektrony. O stopniach utlenienia za trochę. A ten będzie na -4 stopniu utlenienia, bo przyjął 4 elektrony. Przykładowy związek chemiczny to tu będzie CO2, czyli dwutlenek azotu, a tu na przykład CH4, czyli metan. Zobaczcie Państwo, że są to stopnie utlenienia. Powtarzam, na powłoce walencyjnej, czyli tej powłoce, na której następuje wymiana elektronów, mamy 4 elektrony. I ten atom albo odda 4 elektrony, albo przyjmie 4 elektrony. Uwspólni. O tym będę mówił na kolejnym wykładzie. To następnie opowiedzmy sobie przykładowo 16 pierwiastek siarka. Jak popatrzymy albo na układ okresowy, albo popatrzymy na dotychczasową wiedzę, to powiemy, że to jest okres trzeci i grupa, wyraźnie napiszę, i grupa oczywiście do 20 główna. Czyli mamy KLM, 3 powłoki elektronowe, 2, 8 i tu będzie 6. Sumarycznie ma być 16 elektronów. Czyli widzimy, trzeci okres, bo 3 powłoki, grupa główna rozbudowana jest ostatnia powłoka elektronowa. I teraz zobaczcie Państwo, że taki atom siarki może, aby uzyskać oktet elektronowy, albo odda 6 elektronów, albo przyjmie 2 elektrony. I w tym stanie, to ja może nawet zaznaczę to na czerwono, tu będzie K2L8, a tu będzie K2L8M8. Zobaczcie Państwo, że zostały uzyskane w wyniku wymiany elektronów stabilne stany elektronowe. I teraz tu mamy siarkę na 6 stopniu utlenienia.
bo ona oddała 6 elektronów. Niektórzy powiedzą, ona będzie sześciowartościowa. Związek, w którym siarka będzie właśnie na takim stopniu utlenienia, to jest SO3-0 albo H2SO4, czyli tlenek siarki 6 albo kwas siarkowy 6. Natomiast ten drugi stan, to jest stan neonu, to jest stan argonu, to powiemy, że siarka będzie na minus drugim stopniu utlenienia, bo przyjęła 2 elektrony. Tak więc będzie to przykładowy związek H2S, czyli siarkowodór. Oczywiście siarka ma też inne stopnie utlenienia, natomiast maksymalny stopień utlenienia to będzie plus 6, minimalny stopień utlenienia to będzie minus 2. O stopniach utlenienia, jak się je wylicza, za chwilę. Kolejny pierwiastek, weźmy 22 tytan i obliczamy, że na pewno to jest grupa poboczna, bo jest powyżej 20, a mniej niż 30 i jest to okres czwarty, czyli K, L, M, N. Pierwiastki grup pobocznych rozbudowywują przedostatnią powłokę elektronową. Na ostatniej mając 2 lub 1 elektron. No w tym przypadku ma 2, tu będzie 2,8, natomiast na powłoce M przedostatniej wyliczymy liczbę elektronów. Tą liczbę elektronów wyliczymy w ten sposób, że od 22 odejmiemy 2 plus 8 plus 2, to będzie 12, a więc tu będzie 10 elektronów, czyli wpisuję 10. I teraz odwołuję się do gazów szlachetnych. 18 pierwiastek argon miał konfigurację K2, L8, M8. I aby uzyskać ten stan elektronowy gazu szlachetnego, najbliższego gazu szlachetnego, to musimy oddać z tej powłoki 2 elektrony i z tej powłoki również 2 elektrony. Wtedy będzie stan Ti i będzie 4, stopień utlenienia będzie 4 i będzie K2, L8, M8. Zastrzegam, jest to spore uproszczenie, ale widać, że są 4 elektrony walencyjne. Elektrony walencyjne, upraszczając, to są takie, które są przekazywane, uwzględniane, wymieniane przy tworzeniu wiązań. I teraz możemy powiedzieć, że maksymalny stopień utlenienia, bo to jest pierwiastek grupy pobocznej, to jest 4. Inny stopień utlenienia to będzie również 2, kiedy jedne z tych dwóch elektronów zostają oddane. Grupa będzie poboczna i numer grupy pobocznej będzie równy liczbie elektronów walencyjnych, a więc będzie grupa poboczna. I tutaj albo tak zapiszemy, albo zapiszemy w sposób nieco starszy, ale często też używany, jako 4B. Myślę, że nie jest to niezwykle trudne, aczkolwiek też nie jest to bardzo prosty materiał. Jeszcze w tym przypadku, wróćmy do siarki, grupa szósta. I grupa szósta dlaczego? Dlatego, że mamy 6 elektronów walencyjnych. O tym jeszcze za chwilę powiemy. I jeszcze jeden przykład. Załóżmy, niech będzie 33 pierwiastek arsen. Arsen jest pierwiastkiem, którego związki są silnie trujące. On oczywiście występuje w środowisku, ale no, zastanówmy się, że jeżeli by trzeba było sprawdzić, który to jest okres, to
to powiemy, że w pierwszym 2, 8, 8, 18, 18. No i widzimy, że w pierwszych trzech jest 18, w pierwszych czterech jest 36, czyli jest to czwarty okres. Która grupa? No jeżeli chodzi o numer grupy, 20, 10, 8, 10. Widzimy, że 33, tutaj w tych pierwszych dwóch to jest 30 razem, czyli 33 jest w ósemce, a więc będzie to grupa główna. Napiszmy cztery powłoki elektronowe, K, L, M, N, 2, 8, 18 i w tym miejscu wpiszemy liczbę elektronów, która wynika z różnicy 33 minus 2 plus 8 plus 18, a więc będzie 5 elektronów. 5 elektronów walencyjnych. Te 5 elektronów walencyjnych, mogę zaznaczyć, walencyjnych, to jest piąta grupa A. Oczywiście w nomenklaturze tej nowszej będzie to grupa 15. Pokażę to Państwu za chwilę w układzie okresowym. Teraz do jakich stanów elektronowych będą dążyły te elektrony? Otóż możemy mieć albo stan, w którym odda ten pierwiastek 5 elektronów i wtedy będzie to K2L8M18. Uwaga, nie jest to stan oktetu. To jest na powłoce trzeciej, jest zapełniona całkowicie powłoka elektronowa M18. Bądź może przyjąć 3 elektrony i to będzie wtedy stan kryptonu K2L8M18N8. I w tym przypadku mamy arsen na piątym, tutaj jest 5, wyraźnie to napiszę, a tu mamy arsen na minus trzecim stopniu utlenienia. A przykładowe związki H3ASO4, kwas ortoarsenowy 5, tutaj możemy ASH3, czyli arsenowodór. Widzicie Państwo, że potrzebne są tutaj informacje dotyczące stanów elektronowych helowców i w zasadzie no, sprawa jest dosyć prosta. Ja może teraz wyświetlę takie informacje, mianowicie sądzę, że to już trochę omówiłem, ale tak, pierwiastki grup głównych, za chwileczkę o blokach pierwiastków powiemy, S i P rozbudowują ostatnią powłokę elektronową, a wszystkie pozostałe są zapełnione, o tym za chwilę. I liczba elektronów na tej powłoce jest równa numerowi grupy zapisanej klasycznie, to albo w ten sposób, albo w postaci cyfry rzymskich, różnie w różnych układach, w różnych podręcznikach to się zapisuje, oraz zazwyczaj maksymalnemu stopniowi utlenienia. Zazwyczaj maksymalnemu stopniowi utlenienia. Czyli jeżeli byśmy na przykład napisali 17 pierwiastek chlor, to trzeci okres, czyli KLM, 2, 8 i tu będzie 7. Widzimy, że jest 7 elektronów na ostatniej powłoce, to jest 7 elektronów walencyjnych i ten stopień utlenienia będzie maksymalny, to jest 7, a minimalny, bardziej typowy, minus 1. Możemy zapisać, że w tym przypadku on odda 7 elektronów, a w tym przypadku przyjmie 1 elektron. I te stany elektronowe i tych atomów w formie związanej, to będzie K2L8 i koniec, a tu będzie K2L8M8. I to będzie anion chlorkowy, a tu możemy napisać kwas chlorowy 7. Tu stopień utlenienia chloru jest 7.
Czyli to są bardzo istotne informacje. Pierwiastki grup głównych rozbudowują ostatnią powłokę elektronową. Natomiast pierwiastki grup pobocznych, czyli blok D, rozbudowują przedostatnią powłokę elektronową, na ostatniej mając 2 lub 1 elektron. Ja nie jestem zwolennikiem uczenia się na pamięć, bo to nie jest najlepszy sposób, najlepiej wszystko zrozumieć, ale może warto zapamiętać, że jeden elektron jest dla dwóch takich typowych pierwiastków, chromu 24 i 29 miedzi. Czyli rozbudowywana jest przedostatnia powłoka elektronowa. I teraz, jeżeli dałbym przykład chociażby 40 cyrkonu, to jest już będzie piąty okres, jak łatwo wyliczyć, i grupa poboczna, czyli mamy K, L, M, N, O, to jeżeli to jest grupa poboczna, to na ostatniej tutaj 2, tutaj 2, 8, 18, natomiast liczbę elektronów na przedostatniej powłoce obliczam, odejmując od 40, odejmę 2 plus 8 plus 18 plus 2, a więc będzie 10. Wpisujemy tu dziesiątkę. I są 4 elektrony walencyjne w tym przykładzie, bo mamy 2 elektrony z powłoki N i 2 z powłoki O. Jeszcze jest lantanowce i aktynowce, taki temat, który może nie jest najważniejszy, ale te pierwiastki mają przed sobą przyszłość. Generalnie zapamiętajmy, że atomy w tych w bloku pierwiastków F rozbudowują trzecią od końca powłokę elektronową i to może nam na razie póki co wystarczy. I temat szalenie istotny, stopień utlenienia. Stopień utlenienia. Zobaczcie Państwo, jeszcze raz wyjaśnię w prosty sposób. Siódmy pierwiastek azot. Drugi okres, czyli K2L5. 5 elektronów walencyjnych. Najbliższe gazy szlachetne to są z całą pewnością hel i neon. A więc w tym przypadku azot musiał oddać 5 elektronów, a tu przyjąć 3 elektrony. I powiemy, że w tym przypadku azot jest na 5. stopniu utlenienia. Niekiedy ostatnio coraz częściej się pisze w ten sposób, ale w większości podręczników mamy taką nomenklaturę, a tu będzie azot na minus 3. stopniu utlenienia. On przyjął 3 elektrony. Jest to bardzo proste. Teraz może trudniej jest znaleźć, szczególnie na początku nauki, związki chemiczne, cząsteczki, w których występują te stopnie utlenienia, ale sądzę, że może Państwo pamiętacie HNO3, tu jest stopień utlenienia 5, a na minus 3 to będzie NH3, czyli kwas azotowy 5, a tutaj jest amoniak. Czyli mamy skrajne stopnie utlenienia. Stopnie utlenienia dla azotu to będą od minus 3 do plus 5. Często nie piszemy tej plusa, tylko po prostu piszemy piątkę, od minus 3 do 5. Dawniej i w nauce takiej podstawowej stopień utlenienia był opisywany jako wartościowość, no, liczba wiązań tworzonych przez dany atom. Sądzę, że ten przykład jest dość prosty i w takim układzie mogę
wyświetlić definicję taką absolutnie najprostszą stopnia utlenienia atomu pierwiastka chemicznego, to będzie liczba, która wskazuje, ile elektronów oddaje lub przyjmuje atom, tworząc związania chemiczne. To jest taka bardzo, bardzo uproszczona definicja stopnia utlenienia. Czasami stopień utlenienia nosi nazwę liczba utlenienia. Ja osobiście myślę, że częściej ja wolę nazwa stopień utlenienia i częściej jest to używane. I powiedzmy, że ponieważ w cząsteczce te elektrony się są wymieniane pomiędzy atomami, to suma stopni utlenienia atomów w cząsteczce jest 0, a w jonie jest równa ładunkowi jonu. Dodatnie oczywiście są kationy, natomiast ujemne mamy aniony. To, co tu absolutnie przynależy, to są stopnie utlenienia, typowe stopnie utlenienia wodoru oraz tlenu. Wodór jest pierwszy w układzie okresowym, K1, typowy stopień utlenienia to jest plus 1, bo atom wodoru oddaje jeden elektron, mamy wtedy do czynienia z samym protonem. Tlen jest ósmym pierwiastkiem, czyli konfiguracja K2L6. Te 6 elektronów jest bardzo blisko jądra atomowego, o tym za chwilę. Przyjmowane są 2 elektrony i wtedy mamy tlen na minus drugim stopniu utlenienia. Czyli typowe stopnie utlenienia, typowe, nie jedyne, wodoru plus 1, a tlenu minus 2. Postawmy przy tym 3 wykrzykniki. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. W takim układzie uproszczonym jest to właściwie banalne, ale w gruncie rzeczy ten stopień utlenienia definiuje się troszeczkę bardziej skomplikowanie. Wyświetliłem tutaj taką definicję. Powiemy, że to jest formalna wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych. To jest bardzo, bardziej poprawna definicja. Tyle na temat stopni utlenienia i jeszcze krótko, jak się te stopnie utlenienia oblicza. Otóż, jeżeli weźmiecie sobie przykładowy związek H3PO4 i wiemy, i to warto zdecydowanie zapamiętać, że wodór jest na plus pierwszym, a tlen na minus drugim i mamy obliczyć stopień utlenienia fosforu, to mówimy 3 atomy wodoru to jest plus 3, 4 atomy tlenu minus 8. Suma daje 0, więc fosfor jest na 5 stopniu utlenienia. Bardzo to jest proste. Oczywiście możemy to w postaci równania jakiegoś arytmetycznego, ale to chyba nie jest niezbędne. Jeżeli weźmiemy przykładowo HClO4, to tu dla atomu wodoru plus 1 będzie, 4 atomy tlenu, 4 razy minus 2, minus 8, a więc chlor będzie na 7 stopniu utlenienia. Ale mamy przecież inne kwasy chloru, na przykład jeżeli weźmiecie HClO2, to atom wodoru na plus 1, 2 atomy tlenu na minus 4, a więc tu stopień utlenienia chloru w tej cząsteczce jest 3. Mówimy, że to jest kwas chlorowy 7, a to będzie kwas chlorowy 3. Jeśli mielibyśmy jakiś związek nieco bardziej skomplikowany, na przykład K2CR2O7, to tu trzeba byłoby się zastanowić, że oczywiście 7 atomów tlenu to będzie minus 14. Jaki będzie stopień utlenienia potasu? Potas jest w pierwszej grupie głównej i występuje jako jednowartościowy metal, czyli znacie, a może słyszeliście na pewno KOH. KOH, K plus, OH minus, wodorotlenek potasu. Potas we wszystkich cząsteczkach jest na
tylko jednym stopniu utlenienia, to jest pierwszy, a więc jeżeli są dwa kationy potasu, to tutaj będzie plus 2, a więc na te dwa atomy chromu jest plus 12, podzielimy przez 2, stopień utlenienia chromu jest 6. Liczy się to prosto, bez większych chyba problemów. Jak weźmiemy NH3, to 3 atomy wodoru plus 3, a więc azot jest na minus 3 stopniu utlenienia. Jeśli byśmy to chcieli nieco skomplikować, to napiszmy kation amonowy, czyli to, co powstaje przez przyjęcie protonu do cząsteczki amoniaku. No widzimy, że są 4 atomy wodoru, to będzie plus 4. Mamy jako ładunek jonu plus 1, czyli stopień utlenienia azotu jest również tutaj minus 3, bo minus 3 i plus 4 daje ładunek tego jonu. Czyli jeśli napisalibyśmy na przykład SO3 2 minus, to 3 atomy tlenu minus 6, wykazane są 2 minusy jako ładunek jonu, a więc stopień utlenienia siarki jest 4. Napiszmy sobie na przykład NO3 z minusem i NO2 z minusem, takie jony. 3 atomy tlenu, tu mamy minus 6, wykazany 1 minus, a więc stopień utlenienia 5. Tu mamy 2 atomy tlenu minus 4, wykazany 1 minus jako ładunek jonu, a więc stopień utlenienia jest 3. I to na pierwszej godzinie poświęconej pozajądrowej budowie atomu tyle. Na drugiej godzinie omówię elementy chemii kwantowej. Jeszcze chciałbym Państwa poinformować, że na stronie internetowej bekas.pl są materiały wykładowe, na kanale Witbek na YouTubie różnego rodzaju zadania, doświadczenia chemiczne. Zapraszam Państwa bardzo i na tej godzinie już bardzo Państwu dziękuję.